Wigilia to jeden szczególny dzień w roku, który poprzedza Boże Narodzenie. Jego nieodłącznym elementem jest uroczysta kolacja. W naszym kręgu, tutaj w Polsce, wigilijna kolacja jest postna i taka w zasadzie lekka. Nie powinna nikomu zaszkodzić, naprawdę. To są same delikatne rzeczy, także to są zdrowe potrawy. O charakterze wieczerzy w dużej mierze decyduje 12 potraw wigilijnych. Istnieje przesąd, iż należy spróbować każdej z 12 potraw, aby zapewnić szczęście i pomyślność w przyszłym roku. Niestety, ten przesąd, choć bardzo przyjemny, to może prowadzić do poważnych problemów. Jak temu zaradzić? Jeżeli na stole będzie stała dzbanek, będzie stał z wodą mineralną i będziemy pili tą wodę. W tej wodzie może być zanurzony liście mięty czy pietruszki. Ona między poszczególnymi daniami, które sobie będziemy nakładać, napijemy się trochę tej wody, jest szansa, że zjemy mniej. Po drugie, wszystko to, co zjemy, będzie bardziej rozrzedzone i łatwiej sobie nasz organizm z tym poradzi. Poza tym, po posiłku, polecałabym, jak już czujemy, że trochę przesadziliśmy, zrobić sobie napój imbirowy. Imbir jest po prostu rewelacyjny, jeżeli chodzi o wspomaganie trawienia. Bierzemy kawałeczek imbiru, jakieś 4-5 cm, tak na oko, nie apteka. Obieramy to ze skórki, ścieramy na tarce, zalewamy wrzątkiem i zostawiamy. On sobie będzie naciągał. Możemy to zrobić w dowolnej porze, postoi 4 godziny dobrze, postoi przez całą noc też dobrze. I ten napar z imbiru możemy sobie dodawać do herbaty, którą pijemy, albo możemy sobie to rozwodnić, dodać cytrynę i trochę miodu i mieć świetny napój, który nam pomoże w trawieniu. Kiedy uporamy się ze swoimi poświątecznymi dolegliwościami i nasz organizm odzyska równowagę, stoimy przed kolejnym wyzwaniem – Sylwester. Czasem im lepsza zabawa nocą, tym gorszy poranek. Można jednak ulepszyć swój pierwszy dzień w nowym roku złotym środkiem, który można dostać w każdym sklepie. Bardzo dobrze robi sok pomidorowy, który uzupełnia nam minerały, które alkohol wypłukuje. No i pić dużo wody, bo alkohol odwadnia i po prostu ten ból głowy jest spowodowany tym, że jesteśmy między innymi, tym, że jesteśmy odwodnieni bardzo. Wielkiej filozofii w tym nie ma, a uchronić od złego można, bo we wszystkim bez wyjątku potrzebny jest umiar.